poświęcenie i oddanie. Nieważne czy to piłka, siłka, czy może taniec. Sporty uderzane, najbliższe memu sercu. Choć nie chciałbym zapomnieć o pisaniu wersów. Nieodłączna para, jak koła zębate. Muzyka, motywator, ja wjeżdżam na matę. Worki czy technika, siła czy bieganie. Robione wszystko, co w ułożonym planie. Regeneracja ważna, jak odpowiednia dieta. Sportowcem się jest cały czas, to pamiętaj. Do szczytu formy zbliża się powoli. Nic nie przychodzi łatwo, a droga czasem boli. Mam przy sobie swoich, mam też w siebie wiarę. Mentorów, trenerów i wspomnień ładnych parę. I nie zamienię na nic, nie zrezygnuję z tego. Nieodłącznym elementem sport życia mojego. Dla jednych to jest chodź. Przyszedłem pierwszy raz na salę treningową tutaj, jak miałem 7-8 lat. Zabrał mnie tata. Były tu zawody bokserskie, ale wtedy trener powiedział, że jestem za mały i nie mogę trenować. Później, jak miałem 10 lat, przyszedłem z grupą kolegów z jednego osiedla. No i po miesiącu zostałem sam. Było to dawno temu, w czasach, gdzie boksowałem amatorsko. To były młodzieżowe mistrzostwa Polski, gdzie chciałem zawalczyć o tytuł mistrza Polski. Byłem bardzo dobrze przygotowany do tego turnieju. Nie udało się wygrać, bo zostałem zdyskwalifikowany przez lekarza, bo łuk mi pękł. No i przegrana też wyeliminowała mnie z tego, że nie dostawałem już stypendium z miasta Toruń, które mnie bardzo wspierało. Nie było medalu, to nie było też stypendium. No i wtedy to też zaważyło na tym, że przestałem już uprawiać boks. Blisko, nigdy nie wódź siebie, bo upadniesz nisko. Wywodzę się z takiego osiedla, gdzie tam jest nie za kolorowo. Niedługo może już nie będzie, no nie będzie tego osiedla. No ja jestem dumny, że tam się wychowałem. Mam z tego, dzięki niemu, tam charakter. Nie wiem, jakby to się skończyło, nie myślę o tym. Cieszę się z tego, co jest. Mam rodzinę, mam syna i mam 4 braci. Jest liczna rodzina. Wszyscy mamy dobry kontakt. No i to jest fajne, że możemy na siebie liczyć. Nie było nigdy źle w moim życiu. Też rodzice o mnie dbali, ale ja chcę, żeby jeszcze lepiej było w życiu mojego syna i wiem, że Gromda otworzyła mi te furtki. Jest wiele możliwości i wiem, że może mieć dużo lepiej niż ja. Masaż czy basen, regeneracja ważna, niedzielne morsowanie, dzień później zaje z rana. Nauk tylko jeden, sport od mału lata, nauczył mnie pokory i rywalizowania. Tego zdrowego tak było mi wpajane, szacunek przeciwnikom bez fizjowania. Nieważne jaka pasja, po prostu rób co lubisz. Znajdź sobie zajawkę, nie pozwól jej się zgubić. Dla mnie Gromda to jest federacja numer jeden w Polsce i cieszę się, że tam zawitałem i jestem w tym elitarnym klubie Gromda. Jak widziałem te walki, pomyślałem sobie, kurczę, to jest miejsce dla mnie. Mieliśmy o 18 godzinie taką próbną prezentację. Wtedy było jasno. Nie było tej presji, nie było nic widać. Ja w ogóle nie stresowałem się tym turniejem, ale jak wszystko zgasili, miałem wyjść do ringu i wszedłem w ten korytarz, w który wywołują nas do ringu, to jest mega przeżycie i to zostanie ze mną do końca życia. Ja nie czuję niedosytu, czuję się mega zadowolony, czuję się wygranym. A co do walki finałowej, to zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Nie chciałem, żeby kosztem zdrowia wygrywać ten turniej. 7 października ubiegłego roku miałem operację ręki, którą przeprowadzał Karol Elster z Ortus Med. Pozdrawiam pana doktora i dziękuję mu za to. Mam 2 śruby, mam blachę. No ale w pierwszej walce, gdy uderzyłem pierwszy prawy, ta ręka spuchła. Zrobił się obrzęk, bo to było 7 miesięcy po
po operacji ta walka, no, ale nie było większych szkód i przeszedłem rehabilitację w Rudach Med, który mnie wspiera. No i jest już wszystko ok. Trenuję i przygotowuję się do kolejnej walki. Nie przychodzi łatwo, a droga czasem boli. Mam przy sobie swoich, mam też w ciebie wiarę. Mentorów, trenerów i wspomnień ładnych parę. I nie zamienię na nic, nie zrezygnuję z tego. Nieodłącznym elementem sport życia mojego. Na tym meksie, pogrom, gdzie byłem i rozmawiałem tam z panem Mariuszem Grabowskim, który ma na mnie plan, że we wrześniu mam debiut zawodowy. Chciałbym walczyć w wadze 101-600. To jest ta nowa kategoria wagowa Bridgerweight, w której walczył Artur Szpilka ostatnio. Mam dobrego trenera, Kamila Gorząda, któremu bardzo dziękuję. Dobrze mnie przygotował na tą gromdę. Tam się dobrze pokazałem, to jest jego zasługa. Też zasługa Macieja Żołnowskiego, który mi pomagał, jak nie było trenera Kamila. Bardzo im dziękuję za to. Mega wsparcie miałem od żony, od syna. To jest dla mnie najważniejsze. No i czuję, że mogę zwojować tą wagę. Moim atutem jest dobra praca nóg i silny cios. Z tego, co wszyscy mówią, to jak koń. Kopię jak koń. Pokochałem drugi raz ten sport. Chcę trenować ciężko, bo trzeba się w tym zakochać, żeby ciężko trenować, bo gdy nie można, to trzeba wtedy zacisnąć zęby i jeszcze ciężej robić te treningi. A dla mnie motywacją jest mój syn i dla niego chcę być jak najlepszym.